Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki opisowych chciałam Wam uzupełnić tą wszechstronną analizę struktury, ale o element typowego obszaru zmienności. Chodzi o coś takiego, że jeżeli na podstawie zadania, na przykład tu akurat analizujemy sobie bezrobocie gmin, wyszła nam określona średnia, wynosząca tu akurat prawie 20, chyba to będzie jednostka procent, i znamy odchylenie standardowe równe 9,13, to są jakieś przykładowe wyniki, pamiętajmy o tym, możemy określić typowy obszar zmienności, który posiada wartości cechy około 68% wszystkich jednostek. Generalnie chodzi o to, że to jakby w tym zakresie od średnia minus odchylenie i średnia plus odchylenie zawiera się jednostka typowa, na przykład typowa gmina o typowym bezrobociu. I można wtedy mówić, że większość takich gmin posiada takie, a nie inne bezrobocie w przedziale. Dlaczego większość? Bo taki przedział, co do zasady, zgodnie z rozkładem normalnym, pokrywa 68% wszystkich możliwych przypadków. Ale jeszcze istnieje możliwość na wersję tego przedziału, tego wzoru, ale z użyciem miar pozycyjnych, a więc z użyciem mediany jako wartości środkowej i odchylenia kwartylowego, czyli odchylenia ćwiartkowego. Chodzi o to, że czasem nie można wyznaczyć miar typowo klasycznych, czyli nie można wyliczyć ani średniej, ani odchylenia standardowego. Wówczas jedyną możliwością wyznaczenia wartości typowych jest zastosowanie wzoru na miary pozycyjne, skorzystanie ze wzoru bazującego na miarach pozycyjnych. To nazwijmy jest taka alternatywa, gdzie średnia arytmetyczna jest zastąpiona medianą, a odchylenie standardowe jest zastępowane odchyleniem ćwiartkowym, czyli kwartylowym. Jeżeli mamy wyznaczyć na podstawie naszych danych, ile wynosiła średnia, a ile odchylenie standardowe, możemy wyznaczyć typowy obszar zmienności, czyli określić początek, jak i koniec przedziału. Nie jest to żadna większa sztuka, trzeba po prostu wiedzieć, jak to policzyć. Faktycznie po prostu zgodnie ze wzorem, czyli od średniej arytmetycznej odejmujemy odchylenie standardowe i wychodzi nam wynik, a potem prawa strona tego wzoru mówi o tym, że średnia plus odchylenie, czyli do przed chwilą obliczonej średniej arytmetycznej dodajemy odchylenie standardowe, to co nam wychodzi, jest to koniec przedziału. Wówczas możemy sobie powiedzieć, że typowa gmina, czyli typowa jakby jednostka statystyczna, która podlegała badaniu, posiada wartości cechy, czyli tutaj poziom bezrobocia w przedziale od do w procent. A więc powiemy, że większość gmin posiada bezrobocie w przedziale od 10,784% do 29,045%. Oczywiście, że możecie trafić przypadek, że jakaś gmina nie będzie wpadała do tego przedziału. Dlaczego? Bo my gwarantujemy, że tylko 68% wszystkich zbadanych gmin posiada bezrobocie znajdujące się w tym przedziale. Oznacza to tyle, że pozostałe 32% zbiorowości może posiadać bezrobocie, które się nie zawiera w tym przedziale. Ja kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło ono zagadnienia klasycznego typowego obszaru zmienności. Klasycznego, bo opierającego się na miarach średniej i opierającej się na średniej. Jeżeli macie typowe jakieś inne problemy, zapraszam Was do przeglądania playlist. W innym przypadku piszcie na zadania-projekty@wp.pl. Możecie też wejść na stronę internetową. Tam można się zapoznać z pozostałymi
przedmiotami, z których mogę udzielić pomocy nie tylko ze statystyki, a na samym kanale YouTube zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, udostępniania tych filmów i jeżeli macie jakieś propozycje do filmów, piszcie je w komentarzach. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do dalszej nauki.